sobota, 6 lutego, Marcin Miłkowski. W dzisiejszym serwisie m.in. o szczęśliwym finale dla pracowników byłego parkingu. W piątek, 5 lutego, Nysa gościła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. Minister przyjechała do Nysy, aby zapoznać się z polityką prorodzinną lokalnego samorządu. Minister Rafalska wysoko oceniła inicjatywę samorządu nyskiego związaną z wprowadzeniem bonu. Skąd moja wizyta, proszę Państwa, dzisiaj w Nysie? Ponieważ finalizowane są prace legislacyjne nad naszym projektem. Uznałam, że ten samorząd, który wprowadza własne pomysły, własne instrumenty polityki rodzinnej, który kreuje, buduje politykę rodzinną na poziomie samorządowym, niezależnie od tego, jaką politykę rodzinną realizuje rząd, samorząd, który ze swoich środków przeznacza własne pieniądze na politykę rodzinną, zasługuje na promocję, ale też zasługuje na taką wymianę doświadczeń. Przypomnijmy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza program 500+. W ramach którego bon 500 zł na każde drugie i następne dziecko, jak też na pierwsze dziecko przy dochodach rodziny nie przekraczających 800 zł na osobę w rodzinie. Bon ten może wejść już od kwietnia tego roku. Nasza propozycja jest propozycją szerszą, jest propozycją otwartą, propozycją, która finansuje świadczenie wychowawcze w okresie znacznie dłuższym niż ta propozycja nyska, do pierwszego roku, od urodzenia do osiągnięcia 18 roku życia, ale to, co jest absolutnie tu bezcenne, to deklaracje, że jedno świadczenie nie zastąpi drugiego. W związku z tym tu w samorządzie, tu w Nysie, oprócz świadczenia wychowawczego, jeżeli ktoś otrzymuje ten bon samorządowy, to rozumiem, że będzie to zwielokrotnienie, będzie wartość tej pomocy będzie większa i szanse na to, że w rodzinach będzie się rodziło więcej dzieci, będzie też podwójna. Z pewnością program rządowy obejmie znacznie większą liczbę rodzin z dziećmi niż program nyski. Zapytaliśmy panią minister, co sądzi o wątpliwościach nadzoru prawnego wojewody oraz rzecznika praw obywatelskich związanych z kryteriami nyskiego bonu. Jeżeli nadzór zgłasza wątpliwości prawne, to trzeba te wątpliwości usunąć, trzeba wyjaśnić, trzeba na tyle dopracować uchwałę samorządową, żeby ona była zgodna z prawem. Pani minister złożyła również serdeczne życzenia mieszkańcom naszego miasta. Życzę, żeby ta jakość życia nasza, polskich rodzin, nyskich rodzin poprawiła się. Żebyście Państwo nie mieli takiego przekonania, że w Warszawie o Was nikt nie pamięta. Pamięta o Was Wasz samorząd, widzę to, ale też ja jako minister, który z niedalekiego województwa lubuskiego pochodzi, która jest takim, mówię, ministrem pochodzącym z prowincji. A my mamy nadzieję, że te ciepłe uczucia do prowincji udzielą się pozostałym członkom rządu, kiedy będą rozpatrywać jakieś ważne, centralne inwestycje w naszym regionie. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie zapraszam już w najbliższą środę. Do zobaczenia.